No siema wszystkim z tej strony Zancano, to jest odcinek z serii, chciałem powiedzieć, pod tytułem Co Zancano trzyma w skrzyniach. Kończy się tutaj Legacy, a więc sobie pomyślałem, że pokażę wam co miałem w skrzyniach, jakie bogactwo mnie tu zalegało. Także zaczynamy, pokażę wam każdą jedną skrzynię, w której cokolwiek będzie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Dobra, zaczynamy. Tu mam dwie skrzynki, to jest mój jeden z homów. Tutaj są bardzo słabe skrzynki, bo tutaj jest tylko szkło. Takie wykończeniowe. A tutaj są takie pierdoły, wam szybko przejadę. Typu drewno, nie ma nic kolorowych itemów, więc nie muszę tak naprawdę podświetlać sobie, co by tu było. Dobra, lecimy dalej na dół. Tu jest trochę więcej skrzynek. Tak jest. A jak? Ja tu mam skrzynek pełno. Pełno z drugiej strony. No tak. A jakby inaczej? Z której strony może Zanceno mieć skrzynki, jeśli nie z tej, co akurat zszedł? Nawet szalkery wam pokażę, a co? Dla mnie to też jest skrzynka. Jak widzicie, wam przejadę wszystko. Tu nie ma kolorowych itemów akurat. Tu są ciasteczka, mleko, ciasta, mikstury oddychania pod wodą, prawie cały szalker, mikstury szybkości, siły dwójeczki, mikstury odporności na ogień, cały szalker. Tu dużo drewna. To wszystko jest z donate'ów jakby co. Tu są wszystko rybki, to są każda inna rybka. Błazenek, chetonik ozdobny jakiś. Rogata rozbójnica, no to pełno jest tu tego, mogę wam przejechać, mam chyba wszystkie, które można mieć i się powtarzają i w ogóle, nie? Siodełka, name tagi, smyczy, czytelinki, jak to woli, zbroje, diamentowe już rozdałem na którymś evencie, dużo mięsa, jeszcze więcej ziarn kakaowa, kakao chciałem powiedzieć. Tu są, no te, brodaweczki, to jest taka siekierka, 5-4-3, a weźmiemy ją, hehe, a co, miksturki szybkości, a chwila, moment, wytrąbimy sobie od razu jedną, a co, jedziemy, żeby szybciej wam pokazywać, ty tam, wsio, miksturki siły, cały szalker, co my tu mamy, rzeczy do robienia miksturek, jakby co tamtych miksturek, tutaj tych, to ja sam ich nie robiłem. Tu mamy jeszcze podpisiki, to kupiłem, pamiętam to. Odziutka, proszę bardzo, podpis. Kolejny podpis. Od Kulfona mam podpisik, ta jest, to jest oryginalny, żeby nie było. Krzaczek, Dimauna, Monetary Stale'a, Kamień Versusa, kolejny Dimaun, Blok Bartek, kolejny od Dimauna, ten to lubi, kurde, te zęby kolekcjonować. O, tu mam jeszcze jakiś ten, mapki. To sobie luknijmy, co to za mapki są. Tu walentynkowe coś tam, tylko już dostałem. To jest jedna kotwica, ale używana. Jest sopelek. I mnie atakuje ten niedobry. Nie wiem dlaczego je wprowadzili. Naprawdę nie wiem, czemu je wprowadzili. Jest jakieś żarcie fajne. Tu było gdzieś żarcie. Tam. Dobrze, to jedziemy. Dlaczego chcę, wolę żarcie? Więcej mi tu głodu na raz odda. Dobra, szybciej się będzie regenerowało zdrowie. Tu ma, a to też jedzenie, bo patrzcie, no. Podpis Baroxona, bloki kości, jakieś takie pierdoły, skorupy Shulkera, diaksów, prawie stack bloków, nie? Znowu diaks, a weźmiemy mnie. Niech kuje w oczy. Serce oceanu, proszę bardzo. Sopelek, kotwica, szyszaczek. Nie, to nie, to już jest czyjeś, bo ktoś sobie zmienił nazwę. Aż mnie zrzuciło do wody, patrzcie, nie? Jak mnie to trreństwo atakuje. Dobra, tutaj jeszcze takie itemy. Tu są początkowa skrzynia, tak naprawdę tu nic nie ma oprócz koblów i innych pierdół. Nic wartościowego, tutaj jest jedzenie typu dużo wodorostu, bo myślałem, że to cokolwiek warte było, jak jeszcze zacząłem się tu budować, ale się okazało, że to nic nie jest warte. Dużo lapisu, jakby ktoś chciał, to sobie weźmiemy. Kule szlamu, proszę bardzo, co tu jeszcze jest, no. No to jak widzicie, tu nie ma nic kolorowego. Tu jest 4-3, proszę bardzo. Taka fajna, no, kilofik diamentowy i tu ogólnie nie ma nic kolorowego, jakieś bona fantoma do lata, do naprawiania elytry, nic więcej. Tu znowu pierdoły, jeden szmarak, aby się znalazł, ender perełki, takie tam początkowe, o, silk touchem jeszcze siekierka, tu też znowu nic, a widziałem cię, ciadu. Tu też kolorowych itemów nie ma, bo wszystkie powybierane, zaraz wam pokażę na końcu.
Jakieś tam też początkowe itemy to były, moneta od Redsteela, znowu skrupa. Kolejny podpisik, tu jest dużo pierdół, tak naprawdę. O, color case jeszcze jest. O, dang, to się może komuś przydać, może 5. Dobra, może tak, może komuś jeszcze przyda. Tutaj głównie jest wełna i więcej mapek. Dobra, jak mapki, to ja lubię. Ty, spokojnie, bo mnie zabijesz zaraz. Kto mi zabroni, nie? Patrz, ile mam kurde koksów. No to będziemy jedli koksy. Czekaj, ściągnę cię. No nie przeszkadzaj. Dobra, zaraz. To tam nic nie było. Nie, tą samą otworzyłem. Tu też nic nie ma specjalnie. Tak, no to Wizy miksturka, tam parę diaksów, aby... To jest, o! Itemki na event. Tu stałem i chciałem wybrać itemy, to mnie 3 razy zabili. Dobrze, nie zdążyłem włosów wyciągnąć. Tak jest, proszę bardzo, ile żelaza, jeszcze ktoś może sobie coś zrobić. Kolejna mapka. Jakieś tam naprawę weźmiemy. Jakieś case'y, ktoś mi chciał sprzedać ocean case'y, proszę bardzo, cały stack, dziękuję bardzo. Lojalność 3, proszę bardzo, z takich lepszych itemów, tutaj nic nie ma. Weź się odczep, stary, błagam cię. Naprawa, kolejna naprawa, no tu chyba nic nie ma, nie ma takiego wartościowego bardziej. Wszystko powybierane, wszystko już poszło, albo do ludzi, albo na eventy, albo mnie ukradli. Nie, nikt mnie nie ukradł, to też żartuję sobie akurat w tym momencie. To jakieś tam bloki, chyba wszystko wam tu pokazałem, to idziemy na mojego... Home'a, proszę bardzo, i tu jest już bogactwo. W oczy. Proszę bardzo, takie fajne itemy. No, fajne, co? Zazdrościcie już, kurczę. Tu są do enchantowane rzeczy, torpedy, szerokie ostrze, przybicia i naprawy. Pełno napraw mam. Nawet nie chcę mi się ich liczyć, jest dużo. Lubiłem sobie kupować na przykład. Tu są takie mniejsze enchanty, to jest cała zbroja 4-3, dokładnie. Mam coś na sobie? No to zaraz będziemy mieli, proszę bardzo. Ale nie, szyszaczka to może nie. Aż tak bogaty to nie. Mógłbym sobie nałożyć, ale mi się... O, to jest, kurczę, dla Sanciano, proszę bardzo, dostałem diamencik. Buteleczki, no tu nie ma nic wartościowego. O, to jest fajne. Grabież 4, naprawa, ostrość 5, w sam raz, żeby zabijać. Może nie one, ale one. Ostrość, proszę bardzo, drój zomby, jakieś więcej diaksów. A niech są tam diaksy. Niech se one tu są. A weźmiemy jakieś muszelki, takie coś, więcej żelaza. No to jedziemy, jeszcze więcej żelaza, proszę bardzo. Jedwabne dotyki, trójzomby. Tu są itemki po prostu z tych oto panów. Więcej mięsa. A, no żelazo, złoto. Złoto wypada z topielców, jakby ktoś nie wiedział. Teraz już się dowiedział. Hehe. Tak, kurczę. Jedwabnów dotyków od dużo, proszę bardzo, 3 serca oceanu. Jeszcze więcej żelaza. W ogóle miałem pokazać to. O, ten jest fajny. Furpos. Tu są kocury, tu jest szafka. Szafka jest mało warta teraz. Druga szafka, nawet nie wiedziałem co to jest. Tak naprawdę to jest fajny, to jest Henry. To jest znowu Henry, a to jest spawnu. Spawnu to ja nie chcę. Dobra, to jest Henry, a Henry i Henry nie stakuje się. No to trudno. Henry się nie zestakuje. To mam kolejne mapki, te co odłożyłem. Płytki, więcej kul szlamu. Jakieś tam, o proszę bardzo. Jakieś tam główki. Cake, proszę bardzo, niech jest. No tu są te. To już pokazałem? To chyba już pokazałem. No więcej żelaza, nie? Dużo więcej żelaza. Ochrona 2, jakieś tam pierdoły typu książki, lapisy. Tu jedziemy, tutaj nic nie ma akurat dużo. Tu miksturki, szybkość 2, miksturki siła. Proszę bardzo, jedwabny dotyk i trochę drewna i z takiej słupki. Proszę bardzo, więcej zbroi, więcej ochron, jedwabnych dotyków, niezniszczalność. Proszę bardzo, jakieś pajęczynki niedotykane. Tak jest, nie dotykam pajęczyn, brzydzę się. A co? Bok węgla, emeraldy, więcej diaksy akurat takie. Teraz przechodzimy do gwoździu. Gwoździ.
Ale mnie wywaliło. Proszę bardzo. Widzicie ile dziaksów? Czy wy to widzicie? Raz, dwa, trzy. No tu też było pełno, ale już zdążyłem wydać. Tu już są jakieś takie itemki. Jakieś takie. Więcej dziaksów. Jeszcze więcej dziaksów. Tu jest więcej żelaza jeszcze. Jeszcze więcej dziaksów. Jeszcze więcej dziaksów. Jeszcze więcej dziaksów. Powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem szalkerów pełnych. Stąd wezmę te dwa, o, proszę bardzo. Siedem szalkerów pełnych. Widzieliście wy to? Takie rzeczy? Tu pusto, tu są takie wędkarskie rzeczy, co udało mi się wyłowić. Dosłownie udało mi się tyle i siodełek wyłowić, nie? Kto by pomyślał? Lubię sobie łowić rybki w Minecrafcie. Tak, tu mam mięso. Tu są itemy, proszę bardzo. Kolorowe. A co? Błyszcząca bombeczka. To wszystko jest z donate'ów od was. Od moich widzów. Także dziękuję serdecznie. Te itemki. Niektóre udało mi się faktycznie wylosować z... No to boże drewno jakby nie. Tutaj kolorowe itemki najechałem, żeby każdy widział. Zmęsone wędzisko jakieś. Noga pirata. Próbnik podłoża. To może zrobimy tak. Wywynocha, noga pirata, próbnik podłoża, niech jest. Sopelki, płetwy, doświadczenie, jakieś lepsze są to itemy? Błyszcząca bombka. No to chyba wywalimy, co tu? Gdzie jest ta noga pirata? Weźmy bombeczkę, jest lepsza. Wszystko z itemów, także dziękuję serdecznie. To już pokazywałem, tu nic nie ma fajnego. Jakieś szczęście 3, jedwab dotyk, wydajność 2. Wiem, że ktoś powie, że to teraz coś się zrobi, gdzie mu nie ma tu wydajności 4 czy coś i nie zniszczono się na tym. Ale to był chyba początkowy jeden z itemów, więc bogaty jestem. A to jest skrzyneczka na dzisiejszy event, który będę robił. Czyli wiecie, że nagrywam ten odcinek w sobotę, jeszcze jak jest stara edycja. Zobaczcie, co nie pójdzie do ludzi. Łopaty do zakupowania skarbów, nostrzony sierp. Bo uważam, że to są już takie gorsze itemy i po prostu nie zmieści mi się w ekwipunku. Proszę bardzo, dwa staki, proszę bardzo, bloków diaksowych. Czerep, troll, bo po co dać, ja chcę, żeby te itemy, które będę rozdawał na tym evencie, to są, proszę bardzo, wam pokażę powolutku, to są itemy, które da się i jest możliwość włożenia sobie do galerii. Czyli waszą galerię, powiedzmy, można urozmaicić. I tu coraz lepsze AWP-y. To wam nie pokażę, bo mógłbym wam pokazać, zrobię tak. O, to są kuloty, tak jest. Takie więcej, okrętowego, tam dobra jest ta siekierka, to jest łopatka. To są takie fajne itemy, trójząb Neptuna, sapereczka, włosy, tu czerwone itemy, jak się kupowało cały stack. Tu jest jeszcze zielony podpisik ładny, tu jest właśnie itemy najlepsze z Magenta Case'ów, a tu jest Harry Potter. Taki jak to. Dobrze. Okej. Okay. To póki co. Ja się z wami jeszcze nie pożegnam. Coś napiszę tylko na spawnie. Dobrze, napisałem, że wkładam kolorowe itemki do skrzyni na spawnie. Nie tylko kolorowe diaksy, wrzucę 3 staki bloków diaksów. Serce oceanu pójdzie, blok lazurytu. Ja chcę, żeby tu się tutaj zebrało. No, nie ma dużo osób, bo to już jest końcówka. Bo nikomu się nie chce. O kurczę, teraz czy ja się tu dostanę w ogóle do tego? Halo, halo, halo. Halo, halo. No tak, co ja zrobiłem, nie? Weźcie, puśćcie mnie do tej skrzynki. Dobrze, panowie, skoro wy wszyscy tutaj jesteście i cały serwer, to może ja zrobię trochę inaczej, co? Typu... Tak, będę rzucał całe... No szybki się nie dostanę, nie? Proszę bardzo, trochę takich, takich. Trzymajcie, nie? Pany... Proszę, proszę, proszę. Color case. Mogę się już dostać? O, proszę bardzo. Proszę bardzo, tak lecimy. Tak, 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 tak. Tak, żeby nie było, że jedna osoba po prostu klika sobie. Proszę bardzo, ten co klika. Ten co bez czerwy kick after rook, proszę bardzo, masz żelazo, masz żelazo, masz żelazo, masz żelazo, masz żelazo. Jak ja to lubię, kogoś podrażniłem sobie teraz, nie? Proszę bardzo, więcej itemów. Macie cały stack nawet, macie takich.
Macie taki, macie taki. No to co jest dużo wartościowe, nie? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Macie nawet cały stack wam dam. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Zrobimy w ten sposób. O. Ktoś został tyle bloków diaksowych. Wiecie ile to zbierania? Serce oceanu. Więcej takich. Więcej takiego. Więcej takich. Kurczę, macie wszystko. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nawet ciasteczka macie. Proszę bardzo. I to na końcu te. No, rozdane wszystko, nie? Tego nie oddam. Pierdziele, nie będę na glasa biegał. Dobra, widzieliście co miałem w skrzyniach, widzieliście, że najlepsze, miarę najlepsze itemy poszły, miałem cały kwipunek dobrych itemów i wszystko poszło do tej skrzynki. Widzę, że ludzie tam jeszcze w tej skrzynce zbierają itemy, albo czekają na nowe. Także z tej strony był Zancano. To był odcineczek pod tytułem Co Zancano kryje w skrzyniach. Także jak youtuber żyje, widzieliście moje główne dwa homy. Także cześć, na raz, czołeczka, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy faktycznie to było bogactwo, takie, które potrafi kuć w oczy, czy po prostu jestem widny jak mysz. Przypominam o szalkerach z diaksami, nie? I jeszcze, że wywaliłem tutaj trzy staki bloków diaksowych, nie? To trochę jednak kosztuje. Za darmo to takie się nie dostaje, tak? A fajnie by było, gdyby ktoś... Gdzie mi tu rzucasz jakimś... Proszę cię. Cześć, nara, strzałeczka. Chciałem powiedzieć tylko, że fajnie by było, gdyby na rozpoczęcie ktoś tak rzucił takich itemów pełno. Bo git. Od razu bym polubił tego człowieka na Facebooku. Naprawdę dostałby lajka. Także cześć, nara, strzałeczka i... Why so serious?